Dramat antyczny wyróżnia się na tle większości gatunków literackich, bo przypomina trochę młotek. Zwłaszcza przy utworach takich jak ballada czy epos, dramat antyczny prezentuje się jako proste i w sumie przyjazne dla użytkownika czy odbiorcy narzędzie stworzone do prezentowania historii. I to takiej, która ma tyle wątków, że da się je wszystkie prześledzić, i morał, który da się zrozumieć. Zanim spróbujesz swoich sił z powieściami realistycznymi, których objętość jest większa niż suma paneli fotowoltaicznych w naszym kraju, albo przeanalizujesz groteskę jakiegoś narkomana z dwudziestowiecznej literatury, weź głęboki wdech i zastanów się, czy ogarniasz i komfortowo poruszasz się po prawdopodobnie ważniejszym gatunku literackim, który nie będzie z tobą aktywnie walczył i którego autor na każdym kroku nie będzie próbował ci udowodnić, że jest od ciebie bardziej wykształcony i bardziej kreatywny. Nie robię Nie? stary, no gdzie? Nie? No ja. To wiesz, czyli upewnij się, że znasz, rozumiesz i ogarniasz dramat antyczny. Kiedy mówimy właśnie dramat antyczny, to chodzi o zbiór komedii, satyr i tragedii, które wystawiali Grecy i Rzymianie, ale tak naprawdę najważniejsze z tego zbioru są tragedie, które albo dobrze znasz, albo dobrze wiesz, że powinieneś albo powinnaś dobrze je znać. Czyli na przykład Antygona albo Król Edyp. Obie swoją drogą są Sofoklesa. Co ciekawe, prawie każde opracowanie tego tematu podaje, że równie ważny co Sofokles był w antyku taki twórca jak Euripides i Aeschylus czyli w sumie jest ich trzech, ale nikt nie omawia dzieł tych ludzi, w sensie Eurypidesa i Aeschylosa, tylko rzuca się te nazwiska, albo imiona, albo nie wiem co to jest, yy, niki, po to tylko, żeby sfleksować się chyba przed czytającym podręcznik, że no właśnie byli tacy ludzie. Typowa tragedia z Antyku przypomina swoją historią mecz w piłkę nożną na wf -ie. Bo tak jak w szkole z reguły grają ze sobą dwie drużyny, które są tak beznadziejne, że aż źle się na to patrzy i sam WF-ista wychodzi na kawę albo na papierosa, tak samo utwory z antyku zasadzają się na tym, że bohaterowie mają dwie opcje do wyboru, z których każda jest beznadziejna. Ale już mnie poniosło i zacząłem charakteryzować dramat antyczny, więc tylko dla formalności powiem, że dziękuję Ci, że jesteś, że oglądasz moje rzeczy i zapraszam Cię na materiał, gdzie wspólnie pochylimy się nad właśnie literackim odpowiednikiem młotka w antyku. Jeśli znasz kogoś, komu mogą moje materiały się po prostu przydać, to możesz mnie polecić. Okej, okay, let's go! No więc właśnie, po pierwsze, dobry dramat antyczny, taki, który zdaniem nauczycielki warto omawiać na zajęciach, jest wtedy, kiedy bohaterowie mają serio przerąbane. Kiedy jest tragedia, która może być naraz opisem stanu emocjonalnego maturzysty na 10 dni przed maturą, rodzajem wystawianej sztuki i odczuciem bohatera dramatu, jak właśnie Antygona czy Król Edyp. I tutaj wjeżdżają pojęcia, które przydadzą ci się w życiu równie często, co znajomość na poziomie C2 języka starożytnych inków, czyli konflikt tragiczny, fatum i wina tragiczna. Now, this is epic. Konflikt tragiczny polega na wybieraniu pomiędzy dwoma opcjami, z których każda niesie ze sobą mocne. Dobry przykład konfliktu tragicznego to dylemat wielu osób między 20 a 30 rokiem życia. Kupić mieszkanie na kredyt i zadłużyć się na cztery pokolenia do przodu, zastawiając w banku organy Twoich prawnuków, czy może wynająć przestrzeń, która co prawda nie nadaje się na spiżarnię na ziemniaki, bo mogłyby przemarznąć, ale nada się idealnie na mieszkanie na studia albo na pracę w dużym mieście. Di, 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 di. Przy konflikcie tragicznym warto pamiętać o tym, że jest on tragiczny, dlatego że trzeba wybrać. Brać. Antygona nie może stwierdzić, że olewa temat fabuły tragedii nazwanej jej imieniem i jedzie teraz na openera albo aktualizuje Lola i znika na 7 miesięcy życia grania na bocie. <laughs> ja to Antygona musi wybrać, czy kierować się prawem boskim, czy ludzkim i musi wziąć na klatę wszystkie konsekwencje tej decyzji. Konsekwencje, które będą no też tragiczne. Co za przypadek. Fatum to z kolei siła sprawcza, przeznaczenie, które decyduje o losach bohaterów antycznych tragedii. Z Fatum nie ma dyskusji, bo przeznaczenie wynika z działania bogów, które tego doglądają. Konkretnie starożytni Grecy wierzyli, że nad ich życiem czuwają boginie przeznaczenia, czyli tak zwane mojry i to one z góry określają ludzki los. Ale to już jest ciekawostka. Nikt cię nigdy w życiu o mojry nie zapyta. Z kolei wina tragiczna jest też często określana jako wina niezawiniona. I chodzi o to, że bohater nie rozumie otaczającego go kontekstu i mając dobre intencje, i próbując bardzo często uciec przed jakimś przeznaczeniem, czy jakąś rzeczą, której nie chce zrobić, i tak wykonuje właśnie ten czyn, dokładnie ten, którego nie chce albo nie powinien najbardziej zrobić. Wina tragiczna jest często właśnie bezpośrednio przez to powiązana z fatum, bo to pojęcie to nic innego jak pokazanie, że próba ucieczki przed y, jakimś, nie wiem, przeznaczeniem czy tym, co jest nam pisane, jest jak stepowanie w ruchomych piaskach. Nic się nie zmienia, poza tym, że aktywnie pogarszasz swoją sytuację. No i chyba właśnie najlepszym przykładem tego jest historia króla Edypa, zawarta w tragedii pod tytułem Król Edyp. Wyrocznia delficka przepowiada Edypowi, że zabije ojca i ożeni się z matką, czyli no w sumie nie najlepiej. Edyp, chcąc uniknąć tak strasznej wróżby, opuszcza dwór swojego niby ojca, ale nie wie, że jest adoptowany i wyjeżdżając od no właśnie niby ojca, zbliża się coraz bardziej do tego prawdziwego ojca, którego przepowiednia przepowiedziała, że zabije. Po drodze z miasta, które opuścił, czyli z Koryntu, do Teb zabija przechodnia, który tutaj plot twist był właśnie tym prawdziwym ojcem. Ale ponieważ ośmielił się on walczyć z Bogowie przeklęli go teraz i zgotowali mu taką winę tragiczną i fatum i konflikt tragiczny i w ogóle wszystko, co mieli dla niego najgorszego, że aż przykro się tę historię dalej czyta. There is the maybe the 19... Bo Edyp przybywa do miasta Teby, które uwalnia od Sfinksa, czyli stwora, który je terroryzował. I to by było spoko, ale potem na Teby spada zaraza, a bogowie mówią, że to dlatego, że w mieście jest morderca ojca Edypa. Zaraz potem Edyp odkryje, że to o niego chodzi. I właśnie z tą informacją oślepi się i pójdzie w losowym kierunku na mapie, byleby dalej od Teby. Jego żona zdecyduje się, nazwijmy to, wylogować. Z rozpaczy, co już jest solidnym dramatem rodzinnym. Ale bogom jest dalej mało, bo dzieci Edypa i Okasty na dworze w Tebach przejmują klątwę, co daje nam w sumie materiał na nową tragedię na Antygonę. Bo Antygona to właśnie córka Edypa, która stwierdziła, że przeciwstawi się jednemu z najważniejszych praw tamtych czasów i pochowa zdrajcę walczącego z jego własnym państwem, miastem. Antygona miała jednak ku temu spore powody, bo po pierwsze był to jej brat, a po drugie był to człowiek i chciała zrobić po prostu takie coś, co wydawało jej się, że wypada. No ale w tej sytuacji królowi Teb wypadało ją uroczyście uśmiercić. I tak Sofokles w swojej historii, która przypomina przeciętny dzień w szkole maturzysty, tłumaczy wszystkim czytelnikom w antyku albo widowni w antyku że nie ma co kopać się z koniem. Jest życie, które jest trudne. Jest los, który ma dla ciebie kilka niespodzianek i one wszystkie są beznadziejne. No co zrobisz? No właśnie nic z tym fantem nie zrobisz. A co? W dobrym greckim dramacie na koniec dochodzi do tak zwanego katharsis, czy katharsis. Jak powie ci podręcznik, jest to uwolnienie od cierpienia, odreagowanie napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń. Co? Ten opis nie znaczy dosłownie nic. I jak nauczycielka prezentuje ci go z uśmiechem na ustach, to jest to dość zabawny moment edukacji, tak w sumie generalnie. No ale chodzi o to, że katarsja jest to takie aha moment. Takie poczucie po poznaniu na przykład historii Edypa, że przeszliśmy z nim jako widzowie jakąś drogę. I teraz patrzymy na sprawę yy, troszeczkę inaczej. Na sprawę w sensie na nasze życie. Czy na nasze życie przez pryzmat życia Edypa. Poznaliśmy historię gościa, który się okaleczył, spowodował śmierć żony, ściągnął klątwę na swoje dzieci, a zaczął się też od dość mocnej akcji, bo przecież zamordował swojego ojca, jak już ustaliliśmy, no i to po prostu tak musimy sobie przetworzyć. I to jest właśnie to katharsis, takie przetwarzanie. Czy takie poczucie potrzeby przetwarzania. To w ogóle strasznie dziwna koncepcja. A teraz rzućmy okiem na dramat antyczny od strony technicznej, bo przecież wszyscy wspólnie w XXI wieku żywo interesujemy się tym, jak skonstruowany był dramat antyczny i z tej wiedzy regularnie korzystamy.

Każda szanująca się tragedia antyczna ma prolog, czyli wstępną, wyodrębnioną część utworu dramatycznego lub narracyjnego, zawierającą taką pierwszą relację o faktach poprzedzających zawiązanie akcji. Jeśli tragedia dzieje się na przykład w pałacu, dowiadujemy się, czyli to pałac, kto się tam znajduje, bo znajemy wszystkie przydatne informacje do tego, żeby sam, oparty o dialogi dramat, czyli nie mogący opowiadać na stu stronach miejsca, czy tłumaczyć, co się dzieje dookoła, był w miarę zrozumiały. Prologu czasem będzie też miejsce na komentarz autora, ale to raczej później. Nie w dramacie antycznym, tylko na przykład u Szekspira. Potem jest Pardos, czyli pieśń chóru, bo w dramacie antycznym mamy właśnie chór. No i dla jasności mamy właśnie chór i aktorów odgrywających rolę. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, granicą oczywiście przez mężczyzn, bo w Starożytnej Grecji do równouprawnienia podchodzono równie poważnie, jak wulkany podchodzą do walki z globalnym ociepleniem. How dare you! Są akty i stasimiony, czyli pojawiające się co jakiś czas kolejne pieśni chóru, które z reguły po prostu dzielą akty albo sceny. Eksodos z kolei to ostatnia pieśń chóru po ostatnim akcie. No i na koniec mamy epilog, czyli takie samo coś jak prolog, tylko że z tyłu. Możemy się tam dowiedzieć, co się stanie po akcji dramatu, albo co autor napisze jako następne, albo co myśli o zachowaniu bohaterów, no to już bardzo mocno zależy. Nice. Kolejna inherentna, czyli taka nieodłączna cecha dramatu antycznego, którą trzeba znać yy, do tego, żeby odnieść w życiu sukces, to tak zwana zasada decorum polegała ona na stosowności używanych przez autorów rozwiązań i mówiła, że dramat antyczny nie może nikogo gorszyć ani jakoś specjalnie wprowadzać w mentalny mindfuck. Czyli jeśli opowiadamy historię tragiczną, to nie ma w niej miejsca na żarty i na odwrót. Jeśli się śmiejemy, to nie żartujemy ze śmierci albo zdrady albo no nie wiem, jakichś takich w ogóle wrażliwych tematów. Zabronione było także stosowanie wulgaryzmów i mowy potocznej, a także pokazywanie scen krwawych. O śmierci bohaterów najczęściej informował posłaniec, który po prostu mówił to widząc, nie można było widzieć jej na ekranie, w sensie na scenie. Można powiedzieć, że nikt nigdy w historii nie bał się demonetyzacji tak bardzo jak twórcy antycznych dramatów. I to jest właśnie cały dekorum, czyli taki family friendly content. Na sam koniec zostawiłem sobie zasadę najważniejszą, a właściwie trzy zasady, które składają się na y, trzy jedności: czasu, miejsca i akcji. Jest to cecha tak banalna i tak logiczna, że aż się trochę dziwię, no ale w końcu dramat antyczny jest odpowiednikiem młotka w literaturze, no więc mamy też proste i logiczne cechy. I to jest wszystko na plus. Jedność miejsca i czasu polega na osadzeniu fabuły w jednym pomieszczeniu albo w jednej przestrzeni, na przykład w pałacu albo jakimś innym takim określonym miejscu, na placu przed pałacem, na przykład. Tego wydarzenia dzieją się jedno po drugim, bez większych luk czasowych pomiędzy nimi. W dramacie starożytnym zdarzało się przetaczanie dawnych wydarzeń lub wydarzeń, które już właśnie się działy równolegle do miejsca akcji, ale były one opowiadane przez bohaterów na scenie w tym samym momencie, a nie prezentowane jako jakieś osobne sceny. Jedność akcji z kolei polegała na jednym głównym wątku przedstawionym w tragedii, do którego ewentualnie nawiązywały jakieś drobne, ale to naprawdę drobne wątki poboczne, ale i tak od początku do końca dramat antyczny jest o jakiejś jednej. Konkretnej sprawie. Dlatego w sumie, jeżeli przeczytasz streszczenie Antygony czy króla Edypa, to naprawdę będziesz ten temat ogarniać. Bo nie ma wątków, które to streszczenie ignoruje, bo jest tylko jeden. Taka praktyczna porada. Nice. Powiedziałem, że ta cecha jest banalna do zapamiętania i zrozumienia i logiczna, bo właśnie wynika ona po prostu z takiego faktu, że były to sztuki przeznaczone do wystawienia na scenie. No i w czasach Antyku. Nie można było utrzymać wielotysięcznej publiczności historiami jak w lalce, bo ludzie by po prostu umarli na widowni, albo weszli na scenę, jak jacyś kibice, żeby pobić aktorów. Nie dało się też tworzyć ośmiokrotnie złożonych retrospekcji jak z jakichś dziadów czy Magbeta, bo na drodze stały ograniczenia też takie techniczne. Dramatu antycznego nie tworzono po to, żeby czytać przede wszystkim dlatego, że mało kto umiał czytać. To w ogóle taka uwaga na marginesie. I tak właśnie prezentuje się gatunek, który warto ogarnąć z szacunku do własnego intelektu i z przyczyn kulturowych, ale też strategicznych, na przykład w kontekście egzaminu czy matury, w sensie testu albo matury. Do antycznych tragedii odwoływała się później jakaś połowa wszystkich znanych przez ciebie później w trakcie edukacji y, dzieł kultury i twórców. A sama ewolucja gatunku, czyli dramatu, którą jak origami będzie bawić się na przykład Szekspir czy Twórcy współcześni, zawsze będzie dla Ciebie łatwa do ogarnięcia, jak ogarniesz właśnie dekorum, zasadę trzech jedności, no i przede wszystkim zasadę naj, najważniejszą i nadrzędną subskrybowania i oglądania puchacza. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. To jest w sumie serio spoko sprawa. Rozważ pokazanie ich jakiejś, nie wiem, koleżance swojej albo koledze, bo będzie mi wtedy po prostu super. Cześć.